Witajcie w bitwie województw, w której zobaczymy, które województwo wygra. Zasady są takie. Będę kręcić kołem, a województwo, które wypadnie na kole, będzie eliminowane, aż zostanie się jedno. Obstawiajcie kciuki za swoim województwem i zaczynajmy. Kujawsko-pomorskie to pierwsze województwo, które odpada. Dzięki czemu kończy się spór pomiędzy Toruniem a Bydgoszczem. Opolskie przegrywa. A to pech. Niestety, czasami się tak dzieje. Wielkopolska odpada. Ciekawe. Nie myślałem, że takie coś mogło się wydarzyć tak wcześnie. I Lubuskie odpada. A to pech. Dopiero co po przejęciu Poznania od razu Lubuskie odpada. Czasami się tak dzieje. Śląskie odpada. Każdy, kto pochodził ze Śląska, będzie teraz smutny. Tak, żegnamy Lubelskie. Podlasie odpada. No cóż, przynajmniej dzielnie walczyło. Będziemy tęsknić za Podlasiem. I tak oto największy gigant jak na razie, Mazowieckie, odpada. Wow. O tak ładnie podzieliłem. Mam finałową siódemkę. Dosłownie na granicy ledwo coś Świętokrzyskie odpada, a było tak blisko, żebyśmy nie mieli już Śląska. Pomorskie odpada, teraz to zachodnie Pomorze jest prawdziwym Pomorzem. Dalej kręćmy w naszej finałowej piątce. Jak szybko do niej doszliśmy. Zachodnie Pomorskie dopiero co wzniosło się w górę, stało się imperium. Już odpada.
komu kibicujecie? Kurczę, było tak blisko. Niestety łódzkie odpada. Ech. Ale dobra robota łódzkie. Dolne Śląskie też odpada. Półfinały, można tak powiedzieć. Dokładnie finały. Warmińsko-Mazurskie odpada. I tak oto Małopolskie jest zwycięzcą Bitwy o Polskę i stało się najlepszym województwem. Hurra! Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie, które wasze województwo zajęło miejsce i na kogo liczyliście. Tak oto kończy się ten odcinek i mamy Małopolskie jako zwycięzcę. Każdy z Krakowa i innych miast musi się cieszyć.